Na wypadek, gdybyś w przyszłości jeszcze raz musiał pomagać królowi planować przyjęcie, na naszym portalu Khan Academy mamy dla ciebie ćwiczenia. No i tu jest taki układ równań. Wyznacz x i y poprzez eliminację. I mamy dwa równania. Minus 5x minus 3y równe minus 29 oraz 2x plus 3y równe 26. Więc ja to przekopiowałem do swojej tablicy. No i teraz rozwiążemy to zadanie. Dobrze? Czyli tak, może przepiszę te równania jeszcze raz tutaj. Minus 5x minus 3y równa się minus 29, a drugie równanie jest 2x plus 3y równa się 26. No i spójrzmy teraz, że po lewej stronie w pierwszym równaniu mamy minus 3y, po prawej mamy plus 3y. Czyli jeżeli dodamy do siebie lewe strony równań, to y nam zniknie. Czyli dodajemy do siebie lewe strony równań, czyli albo inaczej, do pierwszego równania dodajemy lewą stronę drugiego równania. Tak? Czyli minus 5x plus 2x to jest minus 3x i minus 3y plus 3y, napiszmy plus 0 razy y, prawda? Nie ma y-ków. No tak, ale prawda? Czyli tak, do pierwszego równania dodaliśmy 2x plus 3y, ale teraz drugie równanie mówi nam, że 2x plus 3y to jest 26. Czyli to jest to samo, co po prawej stronie. Zamiast dodawać 2x plus 3y, możemy dodać 26, czyli otrzymamy minus 3. Czyli minus 3x jest równe minus 3. Dzielimy obie strony przez minus 3. I w ten sposób otrzymujemy, że x jest równe 1. Prawda? X jest równe 1. No a skoro mamy x, to możemy teraz do pierwszego lub do drugiego równania wstawić x równe 1 i otrzymamy równanie na y. Może zróbmy do drugiego, czyli 2 razy 1 plus 3y jest równe 26. No 2 razy 1 to jest 2, czyli 2 plus 3y jest równe 26. Teraz to odejmujemy dwójkę od obu stron. Czyli tak, tu mamy 3y, to jest 26 minus 2, czyli 24. Dzielimy przez 3. I otrzymujemy y, prawda, to jest 24 przez 3, czyli 8, czyli y równe 8. Czyli x równe 1, y równe 8. Wracamy do naszego zadania. X równe 1. Y równe 8. Sprawdzamy odpowiedź. Wspaniale. I możemy przejść do następnego zadania. To znaczy zachęcam, żebyś ty przeszedł do następnego zadania. Logował się na naszym portalu. Zdobywał punkty i odznaki.